Piąta pada po ujeżdżeniu z wynikiem 53,5 punktu karnego. I niestety Katarzyna Sas-Ochrynowska zaczęła od wyłamania na przeszkodzie numer 1. A ukończył z numerem 116 Maciej Kasperek na Prado. W czasie 5 minut i 1 sekunda, a zatem w normie czasu. Nie było błędów na przeszkodach. Normie czasu, czyli Maciej Kasperek, który jest liderem po ujeżdżeniu, będzie nadal prowadził w klasyfikacji. Natalia Miarka na klaczy bas.